Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie w formie wideo na YouTube, ma taką możliwość, o ile ukończył lat 18 i nie stawiam kart kobietom w ciąży. Ale jak zadać pytanie i gdzie zadać pytanie, aby uzyskać odpowiedź? Na dole, jako pierwszy link odsyłający, jest nagrany specjalnie dla Was na tą okazję. Filmik instruktażowy, jak zadawać pytania kartom, aby uzyskać odpowiedź na YouTube. Zatem zachęcam, gdy klikniecie pod filmikiem pokażę więcej, to też tam macie całą rozpiskę. Zatem każdy z Was, myślę, odnajdzie tą właściwą drogę, która Was doprowadzi tutaj na... do mnie. Dobrze, wyciszam, bo mnie rozprasza. A tutaj te wiadomości, które napływają. Zatem moi drodzy, kontakt magiczny w Rotate Bindination, wszystko na dole wyjaśnione. Możecie kontaktować się ze mną w celu sesji indywidualnych, horoskopu rocznego, horoskopu miesięcznego, filmu indywidualnego, wszelkiego rodzaju usługi, które są do Waszej dyspozycji, macie na fanpage'u Tarociskie Agiatis w zakładce usługi, na moim blogu zakładka usługi, zatem Was tam zapraszam, ale jeśli ktoś by chciał mnie poobserwować na Instagramie, będzie mi niezmiernie miło. Kim jestem? Tarociską Agiatis. Jaką techniką dywinacyjną ja do Was podążam? Karty Tarota, jego energia, symbolika pozwala mi na odczytywanie prognozy, którą Wam chcą przekazać, a ja jakby ich język przetłumaczę na zrozumiały dla Was. Wspieram się numerologią, karty anielskie również nie są mi obce, ale także rytuały, z których możecie skorzystać. A teraz dobry czas jest na przyciąganie. Zatem ta droga. Dobrze, idziemy do pytań. I na tipa, czy jest coś? Czy jest coś? Nie ma na tipa. Idziemy na magiczne wrota. I tu są szczegóły. YouTube nie czytaj na głos. Opis sytuacji na mailu. Dobra, idę na maila. Ja go wiem, że wczoraj go dostałam, ale go muszę teraz odnaleźć w tym gościu, który przyszło wcześniej. To muszę usunąć. A mam, dobra. Dobra. I teraz tak. Kiedy dojdzie do Waszego rozstania? Ale kamerka. Kamerka, bo bym zapomniała. Dobra. Muszę tylko tu przybliżyć. O tak. I włączamy. No dobra. Kiedy dojdzie do Waszego rozstania? Miesiąc czasu mi się tutaj pokazuje, jaki ten czas, który może się to zrealizować. Mówię może, bo ja mam też pokazane jakieś przeciągnięcie w czasie, dosłownie. Ale tak, do miesiąca czasu może się zrealizować to rozstanie. Kiedy wyprowadzi się z tego mieszkania? Ja mam tutaj jakby pokazane, że to się może zadziać między lutym a kwietniem, dosłownie tak. Między lutym a kwietniem jest taka historia, która mówi, styczeń mi się pokazuje jakby w niemożności.
jakby coś nie pozwalało na to. I to jest ten czas, który się realizuje jako to, co może się zadziać. Ale pamiętaj, kochana, o tym, że to wszystko będzie miało taki jakby wydźwięk w momencie, jaką ty ostateczną decyzję podejmiesz, bo tutaj to wszystko zależy zresztą, jak wiesz, od ciebie. Mam tutaj też przesuwę czasową, zatem możesz z tą decyzją troszkę zwlekać. Pozdrawiam cię serdecznie. Tu jest chyba drugie jeszcze pytanie. Kiedy sobie ułożysz życie z innym osobnikiem? Na jesieni 2019 mam pokazane tutaj, że możesz sobie układać życie z kimś innym. Nie pokazała mi się osoba, kim jest, kto to jest, zatem nie dopytuj w kolejnych ewentualnych przyszłych, gdyby ci przyszło to do głowy w SMS-ach, bo nie powiem ci, bo nie jestem w stanie, za wcześnie jest najprawdopodobniej. Z jakiegoś powodu jeszcze karty tego nie sygnalizują. Być może musisz coś zakończyć, żeby nowe się chciało ukazać. W każdym razie jest tutaj ktoś, jest uczucie szczere i to, o co tobie chodzi w tym wszystkim. Zatem tak to się rysuje. Pozdrawiam cię serdecznie. Proszę o czytanie na YouTube. Pytanie, chcę wiedzieć, co o mnie myśli mój kolega i czy wyjdzie z, co wyjdzie z tej znajomości. Bardzo duży wpływ może mieć kobieta rodzinna na jego decyzję. Czy to mama, czy to macocha, czy babcia, czy znacznie starsza siostra. W każdym razie ten czynnik tutaj się pokazuje jako znaczący. I ważne, że może być wrażliwy, ale zobaczymy. Co myśli i czy wyjdzie z tej znajomości? Dobrze, już patrzymy. Klaudia pyta, ale nie mówię o kogo, bo będziesz wiedziała, że to do ciebie jest rozkład. Co on też tu wnosi? Co on też myśli? Wiesz co, ja powiem tak, jeżeli chodzi o jego osobę, ja mam wrażenie, że on będzie w odwrocie. On tutaj jakby z jednej strony chciałby jakieś szanse, z drugiej strony on nosi w sercu jeszcze kogoś. Takie mam wrażenie. A tutaj, a to co on myśli, tak jakbyś dla jego osoby była troszkę albo za młoda, albo niedojrzała. Mi się tak to pokazuje. Bo Giermek Monet mówi o tym, że ona się jeszcze musi wiele rzeczy nauczyć, doświadczyć. Nie wiem, o co chodzi, w jakiej sferze, ja nie będę wnikała. W każdym razie on mi się już odwraca. Co myśli o tobie? Giermek Monet, jakbyś była jeszcze niedoświadczona, bądź jeszcze musiała się wiele nauczyć, być może w sferze emocjonalnej. Wnosi w sercu jeszcze kogoś z przeszłości. Ma pokazać, że w ogóle jego stan emocjonalny na tą chwilkę nie jest właściwy do tworzenia jakiejkolwiek relacji, ale również będzie zaciągał informacje na twój temat. Nie sądzę, aby z tej znajomości się rodziło coś trwalszego. No przykro mi bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie. Patrzymy dalej, jak to wygląda. Anonimowo, jak potoczy się dalej moje małżeństwo? Nie dzieje się najlepiej oraz czy dostanę nagrody w pracy w styczniu? Jak potoczy się dalej moje małżeństwo? Hmm.
jest powrót do jakichś tematów, do rozmów, które gdzieś tam być może wcześniej były powielane tutaj. Jeśli nie zmienicie schematów zachowań, to może być tak, że jesień, zima przyszłego roku możecie chcieć podążać każdy w swoją stronę. Ja mam jednego zabierającego walizki z tego małżeństwa. Jest to póki co odcięcie, nie rozwód, ale odcięcie emocjonalne i wyprowadzka jednego z was. Zatem może się tak to realizować. W ogóle mam pokazane, że jedna ze stron jest strasznie uparta i zasiedziała się w czymś, co boli. Dosłownie tak. Jakieś schematy zachowań powielane, które powinny być odcięte. A czy dostaniesz nagrodę w pracy w styczniu? Jest jakaś szansa, ale jakiś czynnik męski w tym wszystkim. Nie zauważasz czegoś, to co nieuniknione. Nie wiem, czy to będzie stricte w styczniu, ale nagroda jako tako przy tobie jest, ale nie wiem, czy to będzie stricte styczeń, czy troszkę później, ale jest. Pozdrawiam serdecznie. Tu jest drugi SMS. To jest chyba od ciebie ten sam dwa razy SMS. Aha, jest... nie jest dwa razy to samo. Anonim. Jestem szczęśliwa w tym związku. Czy czeka mnie coś dobrego? Co szykuje dla mnie los? Dobra. Przyjaciela, który się pojawi, ktoś, z kim będziesz mogła porozmawiać, ale zobaczymy. Tak, podzieje się coś takiego, jak najbardziej. Tak, szykuje się coś, jest przyjaciel, jest ktoś, co z przyjaźni może się rodzić coś więcej, jak najbardziej, ale ja mam pokazane tutaj, że to pozytywne w aspekcie emocji, czy też związku mi się pokazuje 2020 na wiosnę, bo tu jest etap, tu jest karta przypieczętowana, możliwe, jeśli kroki podejmiecie na zasadzie rozchodzimy się, to tutaj na jesieni 2019 jest karta sprawiedliwości, czyli być może rozerwania tej więzi już prawnie. Pamiętajmy, że tu na jesień, zimę było możliwa separacja, a później tutaj rok później możliwy rozwód, a tutaj już jest coś nowego. Ale też mam wrażenie, że ta osoba, która da ci szczęście, będzie od ciebie młodsza. Pozdrawiam cię serdecznie. Uszy do góry, jak ja to mówię. Idziemy dalej. Jeszcze jest jedno pytanie od ciebie. Teraz muszę patrzeć, żebym się poprzestawiało coś tutaj znowu. To było, dobra. Tak, i tu mam trzecie pytanie od ciebie. Dwa razy to samo pytanie, dokładnie tak. To jest ostatni SMS, ale one są o różnych godzinach wysłane, nie jeden po drugim. Proszę o twoje jeszcze jedno pytanie na maila, bo są dwa te same, jedno pytanie w dwóch SMS-ach. No szkoda, żebyś płaciła za dodatkowego, a nie masz odpowiedzi. Zatem taka jest możliwość. Pozdrawiam. Patrzymy dalej. Film. Witaj Agiatis. Nie wiem, czy można. Jeśli tak, to poproszę rozkład na 5 lat pod względem uczuciowym. Singielka. Jasne, że można. I zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało u ciebie w przeciągu 5 lat.
10 lat. Uczuciowy. No, ale się będzie działo. W ciągu tych 5 lat mam tutaj parę osóbek do Ciebie. A po pierwsze, jest tutaj historia z kimś być może troszkę młodszym przy Tobie. Jest tu taka wartość emocjonalna. Momencik. Już jestem z powrotem. Zatem taka jest tutaj historia. I teraz tak, ja mam w ogóle wrażenie, że w kwestiach emocjonalnych również przewinie się do 5 lat ktoś, kogo już znasz, ktoś, kto będzie wyciągał do Ciebie jakąś dłoń, ktoś z kim, kto będzie chciał, żebyś tutaj dała szansę, bo to jest ktoś z przeszłości. Tu jest jakiś możliwy, jakiś epizod emocjonalny z kimś młodszym tutaj w aspekcie tym pięcioletnim. Okej. Finalnie jesteś pokazana 5,5 roku od dnia dzisiejszego. Troszkę zahaczyłam w miejscu, w którym chcesz być. Jest tutaj jesteś pokazana w komplecie rodzinnym. Dosłownie tak. I teraz tak, do końca tej zimy nie guć się na to, aby być gdzieś tam kobietą w ukryciu czy też w utajeniu. Tutaj mam jakiś zerwany schemat właśnie, tak jakbyś, nazwijmy to, jakiś typów nie przyciągała, bo czasem jest tak, ja mam ciągle pecha na albo żonatych, albo coś z nimi jest według Twojej oceny nie tak, bo nie ten typ człowieka do Twojego jakby charakteru, bo ten mężczyzna na przykład nie jest dla Ciebie, ale zupełnie inaczej będzie wibrował przy innej osobie. Ważne, żeby znaleźć właściwą osobę dla siebie. Taka jest historia, tak? Tutaj. Mam Cię też pokazaną tutaj w emocjach, Ty jako starsza osoba jesteś pokazana, być może bardziej doświadczona. Mam tu element możliwego romansu, ale tak naprawdę jest to osoba, z którą będziesz utrzymywała kontakt, ale to nie uznacie, że to nie jest to. Później mam kontakt z jakąś osobą z przeszłości, która będzie chciała tutaj dać Wam szansę. I tutaj w zależności, czy pozwolisz sobie na to, czy też nie, to też będzie się działo. W kwestiach emocji, tu jest ten moment, w którym otrzymujesz dar od losu, tak? Raz, dwa, trzy. W czwartym roku, a w 5,5 roku jesteś tak jakby 1,5 roku później w pełnej rodzinie. Dosłownie tak. Mam nadzieję, że wszystko jasne i klarowne jest tu u Ciebie. W sensie, że podpowiedziałam Ci tutaj, jak to może być. Pamiętaj też to, że jeżeli masz wskazówkę, nie guć się na to, aby na przykład zadziało się to jako kobieta w ukryciu, to też jest dla Ciebie informacja tej treści, że omijając ten etap, przyspieszasz przybycie tego właściwego, bo widziałam to, jak dziewczyna z 7 lat, która wchodziła w poprzednie relacje, były błędne decyzje, po roku czasu tutaj spotkała już tego właściwego, bo ciągle powielała ten sam schemat zachowań. Będzie nowy rozkład i będzie trzeba też tutaj świeczkę dać, bo zapomniałam zapalić. Dobra. Zatem idziemy dalej. Idziemy dalej. O, witam. No i tu poproszę na 3 miesiące, od stycznia do marca, przy tym czasie poprawią się znacznie finanse. Arkadiusz, czy w tym czasie poprawią się znacznie finanse? Już patrzymy, od stycznia do marca.
Nie wiem, czy jeździsz samochodem. Jeśli ty podróżujesz samochodem, jesteś kierowcą, uważaj na kwestie związane z prędkością, bo mam mandat w styczniu, zatem szkoda by było, żeby coś takiego się rysuje. Styczeń, luty. Tak, 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 tak. Poprawią się znacznie finanse pod koniec lutego. Już mi się pokazuje tutaj znaczny i nawet niespodziewany wzrost. Tak jakbyś się nie spodziewał, że to tak dobrze będzie w tym momencie się realizowało. Dosłownie tak. Będzie znaczna poprawa, ale raczej pod koniec właśnie tutaj lutego. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zaufanie. Idziemy dalej. Okej, YouTube. Pytanie, czy mam wyjść za niego za mąż, czy z tym człowiekiem będę szczęśliwa? Nie wezmę na siebie tej odpowiedzialności, żeby odradzać ci albo wchodzić ci w taką relację. Powiedz mi, skąd takie obawy, skąd taka obiekcja, czy z tym osobą będziesz szczęśliwa, czy powinnaś wychodzić za niego za mąż? Macie to w sercach, powinnaś to czuć. 9, 10, 18, 9, 10, 11, 12, 13. To jest osoba, która może ukierunkowywać się monotematycznie, jak w pracy, to w uczuciach troszeczkę kulejąco, ale trzeba go tego nauczyć przede wszystkim. A to jest raz, ty się nie wycofuj przed metą, bo masz taką wibrację, która mówi, uciekam sprzed ołtarza, dosłownie tak. Wiesz, co to mówi? Twój dzień i twój miesiąc w sumie. Takie właśnie wibracje mówią o tym, że dziewczyny mogą nawet wycofać się przed ołtarzem. Już widziałam to kilkakrotnie. Ja zobaczę, jak on Cię widzi, jakie ma zamiary, jak to widać, ale sama musisz podjąć decyzję, bo ja tej decyzji za Ciebie ani karty nie mogą podjąć. Zobaczymy. Najdziwniejsze jest w tym wszystkim to, że on uważa tak, jakby na ciebie nie zasługiwał, jakbyś była troszeczkę z innego świata, dosłownie, dosłownie tak. Mam też pokazane, że on może być bardzo skupiony na sferach przyziemnych, niekoniecznie tych emocjonalnych. On też powinien się wyrwać z jakiegoś starego schematu, który gdzieś tam jakaś kobieta w nim wytworzyła, czy też mu tu przekazała, czy też jakiś aspekt tutaj... Gdy kogoś spotykamy na swojej drodze, to później ta osoba albo daje nam doświadczenie i z niego korzystamy, bądź uważamy, że nas coś skrzywdził i krzywe zwierciadło powielamy. I tutaj jest coś, co nie do końca on powinien powielać, ale to są wszystkie rzeczy do przepracowania. Kwestie tutaj struktur i fundamentów są do wypracowania na nowo, bo ja tutaj mam pokazane domek nie na fundamentach, ale na piasku. Trzeba ten piasek zmienić w te podstawowe fundamenty, wartości, które się tu, tu rysują. Wiesz co, ja mam pokazane, że jeśli chodzi o kwestię tego wyjścia, nie wyjścia za mąż, ja mam ciebie odchodzącą. Ja mam pokazaną, że ty możesz w ogóle zrezygnować z tego pomysłu, jak wychodzenie za mąż, za tego osobnika. Zadam pytanie wprost. Czy on da ci szczęście? Czy on da ci szczęście? Czy on da ci szczęście? Zrzucić jakieś stare schematy. Mam pokazane, to jakbyś musiała mieć jakby dowód tego. Macie dużo pracy, bardzo dużo pracy. Transformacja waszej relacji będzie konieczną, żebyś uznała, że on da ci szczęście. Taka jest tutaj
historia. Z jakiegoś powodu to pytanie się też pojawiło, skąd ta obawa się zarysowała. I powiem Ci tak, kochanie, jeśli chodzi o jego osobę, on jest monotematyczny i ta monotematyczność może spowodować coś, co Ty uznasz, że nie daje Ci szczęścia. I teraz tak, w zależności, czy będzie chciało się Wam pracować nad tą relacją, czy też nie. Jeśli nie będzie pracowania, to nie poczujesz szczęścia z jego strony. Jeśli będziecie pracować, będziecie się zmieniać, to jest szansa na to, żeby ta relacja dała Ci szczęście. I teraz jest tak, w zależności co Ty będziesz chciała z tym zrobić, ale ja mam ciągle Ciebie uciekającą. Mimo jakby też wskazówek z daty, to też jesteś tu pokazana jako ta uciekająca. Ważne jest też to, żeby ewentualnie przyszły tutaj Pan młody zrzucił coś z przeszłości, bo ja mam pokazane, że jakaś energia z przeszłości jeszcze go tam dotyka, a nie powinna, tak Ci podpowiem. Bo pytanie, czy ma wyjść za niego za mąż, to jest rzucenie odpowiedzialności na tarociskę, na karty, bo będę, jak coś, to zwalę na kogoś. Ja nie mówię, że Ty tak chcesz zrobić, absolutnie nie, tylko nie możemy tak zadawać pytań. To jest taka informacja dla Ciebie. I na przykład, czy z tym człowiekiem będę szczęśliwa, zatem w tym kierunku podążam. Jeśli nie będzie zmian, to Ty możesz poczuć się w takim hermetyzmie dosłownie, że będzie wiało Ci nudą, a zatem macie pracę ze sobą, jak w każdej relacji. A jaką Wy macie wspólną tutaj wibrację, żeby do tego się odnieść? 1, 2, 3, 4, 1, 9. Ty masz w ogóle wibrację nielegalizacyjną. No i 9. To jest właśnie to, że wy możecie funkcjonować świetnie w wolnym układzie, a jakby przypieczętowanie tego legalizacją, a mogą pojawiać się problemy. Ty masz to, a on ma to. Hermetyczny dom. Dosłownie tak możecie stworzyć, na jasnych, klarownych zasadach. Dosłownie tak mi się pokazuje. No ale Ty masz tą wibrację taką nielegalizacyjną, że legalizacja może tutaj zaczynać psuć pewne jakby schematy uczuciowe. Zatem być może stąd też jest ta obawa. Może już usłyszałaś, że taką wibrację masz. Być może o to pytasz. Może stąd to pytanie jest tutaj. Ja nie wiem, co masz jakby na myśli, ale staram Ci się pokazać możliwe scenariusze, żebyś to Ty była pewna swojej i tylko Twojej decyzji. Zatem scenariusz Ci opisałam, podpowiedziałam Ci, co będziecie musieli zrobić i jaka ciężka praca jest tutaj jakby do zrobienia. Czy jesteś na nią gotowa? Odpowiedz sobie i będziesz wiedziała. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Ściskam i wszystkiego dobrego. Idziemy dalej. Na YouTube, dobra. Witam, złożyłam CV do firmy. Czy dostanę pracę w tej firmie? Odpowiedź na YouTube. Czy dostanie pracę w tej firmie? Czy dostaniesz pracę w tej firmie? Nie. Nie, bo tu mam umowę, już ktoś ukradł, dosłownie tak. Uwolnienie się od tego. Zresztą ja mam tam pokazane, że jakbyś była tam niedoceniona mimo wszystko, ale przyjdzie do Ciebie jakaś propozycja pracy, czy też znajdziesz propozycję, czy coś Ci wskaże z jakiejś dużej instytucji, czy z dużej firmy, która jest latami na rynku. Dosłownie tak. W tej firmie nie widzę Cię, jako jakobyś miała tam
tam pracować. Zatem taki schemat, który realizujesz, nie daje tego. Jeśli ci bardzo, bardzo zależy, to jeżeli czekasz na informację, to się wychyl pierwsza. Jeżeli ty się wychylasz, to raczej zaczekaj, bo tak jakby twoje, nazwijmy to, działanie standardowe nie daje tego wyniku, o który pytasz, tak? Czyli potwierdzenia, czy też uzyskania etatu tam, tak? Na tej zasadzie. Pozdrawiam cię serdecznie. Czy spędził wczoraj dzień chyba, bo tutaj polskich znaków nie ma, a w tym miejscu, czy mówił prawdę, inaczej, czy spędził wczoraj dzień w tym miejscu, czy spędził wczoraj dzień w tym miejscu, czy spędził wczoraj tam dzień, czy spędził wczoraj tam dzień, czy spędził wczoraj tam dzień. Nie tam, ale też nie ma pokazane, żeby, bo jest tak jakby co nieuniknione, zakończ pytanie, nie tędy droga, ale też jakby prawdy nie powie. A mag mówi nieprawdę, ale też nie ma pokazane, żeby tam był. Zatem może istota pytania jest tutaj ważna, może nie cały dzień, może przez jakiś bardzo krótki okres czasu, ale mówi, że tutaj, że tam nie siedział, czyli mam wrażenie, że nie tam, ale też nie jest do końca swoją osobą szczery. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo tutaj odpowiedziałam i nie czujesz się odkryta. I to wszyscy moi drodzy na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że przed świętami to jest ostatni dzień, kiedy nagrywam. Jutro, zatem jutro do godziny powiedzmy 11:00 SMS-y, które przyjdą, będą jeszcze w jutrzejszym filmie. SMS-y, które przyjdą później, będą odpowiadane dopiero w środę. Tak myślę, że środa będzie tym dniem, w którym będę odpowiadać. Zatem warto się pośpieszyć, jeśli chcecie znać odpowiedź. Zatem taka jest tu informacja, a ja to jutro Wam złożę życzenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję, ściskam, całuję i pa, pa!